Chcę posłuchać piosenek. Nie chcę posłuchać piosenek. Więzienie. Hej, witajcie w kolejnym odcinku Byle do Maja, w którym oceniam piosenki wybrane na Eurowizję 2020. Dzisiaj będą to piosenki z Islandii, Grecji oraz Rumunii. No i przyznam się wam szczerze, że jesteśmy na półmetku, bo przynajmniej ja jestem na półmetku słuchania i oceniania piosenek. Wy pewnie znacie już więcej, ale póki co poziom mnie nie powalił. I szczerze przyznam się, że trochę się martwię, że te piosenki zaczynają się trochę zlewać w jedną całość i trochę brakuje tych takich wyrazistych twarzy i czegoś, co by się naprawdę wyróżniało. Może dzisiaj się to zmieni. Oczywiście was zachęcam do oceniania tych piosenek również w postaci ankiety Top 20. Tak jak obiecywałem, dzisiaj ponownie możecie wybrać najlepsze piosenki, oczywiście z tych piosenek, które też i ja oceniłem do tej pory. Nie przedłużając, przechodzimy do challenge'u. Co dzisiaj mi się trafi? Jedno? Jedno. Erasmus. Znajdź polskiego artystę, który mógłby wykonać oceniany utwór. Islandia. Jeszcze kilka godzin przed nagraniem tego odcinka była na pierwszym miejscu u bookmacherów. Teraz chyba spadła na drugie i Litwa jest pierwsza ponownie. Ale to oznacza, że prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z czymś naprawdę mocnym. Liczę na to. Czytałem różne opinie, oczywiście są fani utworu Think About Things, który wygrał preselekcję. Ten utwór zostanie wykonany przez Dadiego i Gangnam Magnide. I oczywiście, tak jak każda piosenka, która znajduje się na szczycie listy bookmacherów, no, powoduje skrajne emocje. Jedni są zachwyceni i kibicują, a drudzy się zastanawiają dlaczego. No to ja się też przekonam dlaczego i czy ulegnę temu hype'owi, fenomenowi, czy jednak będę po tej buntowniczej stronie. On w ogóle brał udział w preselekcjach w 2017 roku. Pamiętam, że wtedy mi się jego piosenka bardzo podobała. Chyba nawet bardziej niż z fali. Nerdowska impreza. Oho, lel! Co to? Ciekawa choreografia. Muszę się jej nauczyć. Nie wiem, z jednej strony to wygląda jak impreza informatyków z lokalnego technikum, którzy chyba znudzili się graniem w Guitar Hero. Aczkolwiek ten beat jest bardzo interesujący i ta choreografia również. Piękne włosy po prostu. What? To jest dziwne, ale mam ochotę dołączyć do tej imprezy. Naprawdę, ja wyobrażam siebie jako członka tego zespołu. Powiem tak, trochę nie wiem jak do tego podejść. Czy w kategorii żartu, czy w kategorii na serio. Na tej zasadzie, że jeżeli w sumie mam wziąć to na serio, to w sumie nie jest to pastiżem, nie jest to parodią, jest to w jakiś sposób na pewno gra i zabawa. Trochę utrzymana właśnie w takim klimacie osób, które właśnie, nie wiem, nerdowskie, o może tak to nazwę, nerdy. Geeki się spotkały i sobie, ile można w tych smartfonach siedzieć, zróbmy piosenkę. Nie wiem, czy nie zostanie to odebrane jak piosenka z jakiejś nocy kabaretowej, szczególnie z tym układem. Znaczy tak, podobało mi się. Bo myślę, że to jest taka najważniejsza kwestia. Podobało mi się. Bo było to coś innego, ciekawego, zapamiętywalnego. Fajna melodia, taka właśnie trochę przypominająca gry Commodore 64, gimby nie znają. Ale coś mniej więcej w ten sposób, wiecie, z Pegasusa też ujdzie. Ale mimo wszystko brzmi to nie z poprzedniej dekady, jak to było w przypadku poprzednich piosenek. Nadal mam te tortury w uszach. Więc Islandia na plus. Na tyle, że jestem w stanie dać 7 punktów. Nie wiem, czy jest to faworyt do zwycięstwa, raczej nie.
Ale myślę, że finał jest tutaj z palcem w komputerowej myszce. Natomiast co do mojego challenge'u, muszę znaleźć polskiego artystę, którego jakby można byłoby zastąpić. Wydaje mi się, że takim głównym wokalistą mógłby być tutaj Dawid Podsiadło, słuchajcie. Ja wiem, że to się wydaje trochę niemożliwe, ale to jest takie w jego klimacie. Mi się wydaje, że on by się w tym zupełnie odnalazł. Nawet głos wydaje mi się, że mają podobny. Kochani Państwo, to Grecja i Grecja wybrała wewnętrznie zarówno utwór, jak i artystkę. Artystką jest Stefania Liberakakis, która reprezentowała nie Grecję, ale Holandię, czyli tegorocznych gospodarzy, na Eurowizji Junior w 2016 roku jako członkini grupy Kisses and Dances. I miała okazję poznać Oliwię Wieczorek. Ciekawe, czy ją pamięta, bo jak śpiewała Oliwia, nie zapomni. Ale Stefania zaśpiewa utwór Supergirl. Sprawdźmy, czy jest ta piosenka też taka super. Podoba mi się już na początku ten rytm. No, tekst bardzo taki młodzieżowy, bym powiedział. Nawet teledysk jest taki trochę, wiecie, z disneyowskich seriali lub filmów. No i wyrypała się. I teraz tak wisi przez 15 godzin. Supergirl, Supergirl, unana. Unana, let's go open my cabana. Odnoszę wrażenie, że jej głos nie pasuje do tej piosenki. Ale ta wstawka etniczna jest po prostu magiczna. Ona sprawia, że jak tańczyć po turecku, po grecku i po... w ogóle bałkańsku. Dobra, jednak się wkręca. Cheesy, takie wiecie. Banalne, ale ujdzie. Biednego kotka zratowała i za to już powinna dostać przynajmniej top 5 na Eurowizji. Najważniejsze, że piosenka pani Liberakakis nie jest ciulakis. Jest okej, okay, jest banalna. Umówmy się, jest banalna, ale jest też taka młodzieżowa, nastoletnia, jakby oddaje ją w całości. Trochę się wkręca na plus etniczna stawka, ludowa, świetnie, po prostu, że coś takiego się tam pojawiło. Trochę to jednak się tam, wiecie, nie krzyżuje z tym takim dosyć prostym tekstem, jak Supergirl Unana. Może jakby inaczej, pójście na łatwiznę. Nawet mi się podobało. W sensie nie zrobiono mi jakiegoś wielkiego wow. Tak wiecie, całościowo. Ale są elementy, które mi się bardzo podobają. Tak jak też wspominałem, trochę mi się wydaje, że jej głos albo nie do końca pasuje do tej piosenki, albo nie został jakby w pełni pokazany. Jakby wydaje mi się, że ona na żywo dopiero będzie mogła się jakoś tam skleić z tym utworem. Tutaj mi tej chemii między nią a piosenką trochę brakowało. Więc ode mnie jest punktów dla Grecji 6, bo mi się w sumie nawet podobało. Jestem mile, może inaczej, nie jestem zawiedziony. To będzie takie główne motto tego programu, że tak powiem, w tym sezonie. Nie jestem zawiedziony. Jeżeli chodzi o challenge, czyli znalezienie polskiego artysty, który byłby w stanie zastąpić Stefanię i zaśpiewać ten utwór, myślę, że byłaby to Zuza Jabłońska, bo to jest jednak też młoda krew. Myślę, że to też by dobrze pasowało do niej. Co wy o tym sądzicie? Rumunia w tym roku zdecydowała się wybrać swojego artystę wewnętrznie i została nią 20-letnia Roxanne. Natomiast utwór został wybrany spośród 5 możliwych w trakcie preselekcji. I przyznam się wam szczerze, że nie słuchałem tych piosenek specjalnie wcześniej, żeby móc obejrzeć te preselekcje. Dotrwałem do trzeciej piosenki i wyłączyłem. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że pani Roxanne cierpi na chorobę zwaną brak osobowości scenicznej i jej występy były po prostu nudne. Piosenki brzmiały bardzo dobrze, czuć było tą taką profesjonalną dłoń, ale jednak czegoś brakowało i te preselekcje mnie nudziły, bardziej ciekawiły mnie interwale. No to zobaczmy, czy jednak wybrali dobrze, bo akurat do tej piosenki nie dotrwałem i jest to piosenka Alcohol You i jak widzicie nie pokazałem wam, jak się ją tłumaczy, ponieważ jest to gra słów. Gra słów, ponieważ gdybyście się napili i powiedzieli Alcohol You, to trochę to brzmi jak I will call you, czyli zadzwonię do ciebie. No i tak naprawdę tak powinno się przetłumaczyć ten tytuł. Zadzwonię do ciebie, gdy będę pijana.
alcohol you when I'm drunk. Piękne w ogóle mieli wizualizacje i scenicznie wszystko grało, tylko brakowało jej w tych występach. Może tutaj się jakby skupiła i oddała samą siebie. Ale ten strój to ma straszny. Przypomnę, jakby miała tycki na wierzchu. To to szył normalny. Czy to się Matka Boska pokazuje na tych wizualizacjach? Lubię takie strumienne dźwięki, tam były takie brrrr. Doppelganger się pojawił. Może ma trochę więcej osobowości scenicznej. Chociaż nie jest w tym występie aż tak źle jak tych, które ja widziałem. Nie wiem, czy jej się chce płakać, że ona tak urywa te końcówki? A może chce zejść z tej sceny, chce uciec. Jeżeli ona rzeczywiście to tak przeżywa, to fajnie oddaje emocje tej piosence, naprawdę. Może też to jest jednak prawda, że ona rzeczywiście chciała ten utwór zaśpiewać i tak się wczuła. W sumie to trochę nie wiem, czy to mi się podoba, czy nie. W sensie jest to znowu taka trochę poprawność. Nie ma tu szaleństwa. Znaczy, bardzo fajnie, że zastosowano tą grę słów, ale jakby... No, trzeba albo się wsłuchać, albo przeczytać wytłumaczenie, żeby wiedzieć, o co mniej więcej chodzi. Ale pomijając ten fakt, to jest naprawdę dobrze wyprodukowana piosenka. Dobrze wyprodukowana ballada, jak się okazuje, można, prawda, Mołdawio? Można być w 2020, a nie 1920. I trochę mnie boli jednak, że ta dziewczyna jest... Ona się boi. Ona się chyba za bardzo obawia. Może też presji, no bo jednak Rumunia nie weszła do finału dwa razy z rzędu, gdzie wcześniej odnosiła no raczej dobre wyniki. Tym bardziej, że zawsze byli w finale. Mieli tak zwanego no, pewniaka. A tutaj jednak się okazuje, czasy się zmieniają i już nie można być takiego pewnym. Tak samo też niepewna jest ta Roxanne na scenie i niepewna jest jej rola. Okropny strój, jakby przyczepię się do tego, bo to wygląda strasznie. Dziewczyna ma 20 lat, a ją oszpecono do granic możliwości. Może się nie znam, ale jako odbiorca taki zwykły, tak, nie jakiś tam znawca mody, to mi się to zupełnie nie podoba. Co do muzyki, też nie jestem znawcą, ale jest to spoko. Ale jednak za mało, żeby było wow, ale też nie tak źle, żebym powiedział, że to jest złe. Naprawdę dużo piosenek w tym roku nie budzi we mnie emocji. Jakby, nie wiem, nie wczułem się w to, co ona śpiewa. Aczkolwiek na pewno nieraz pisało się po kilku piwach, czy tam innych rzeczach oczywiście, procentowo wyskokowych, do różnych osób, a potem się tego żałowało, więc w sumie można się wczuć. Nie róbcie tego. Naprawdę. Co do oceny, dam punktów 5 za dobrą produkcję, ale jednak nie porwała mnie na tyle, żebym mógł się bardziej odnieść do tej sytuacji całej i żeby ocenić to lepiej. Co do polskich artystów, którzy mogliby zastąpić Roxanne i myślę, że też mieć trochę więcej werwy na scenie i więcej tej takiej pewności, ja bym tę piosenkę chciał usłyszeć w wykonaniu na przykład Natalii Schroeder. To jest dobra wokalistka i myślę, że ona by też mogła wokalnie trochę podkolorować ten utwór, żeby on wybrzmiał rzeczywiście. A wy kogo byście znaleźli z polskich artystów na miejsce 3 dzisiejszych wykonawców? Jestem bardzo ciekaw. Tak przedstawia się moje top 20. Więc no, dzisiaj nikt nie szoruje dołów, to jest chyba dobry znak. A może też moje wymagania po ostatnim odcinku trochę zmalały. No, jestem ciekaw, jak wasze wymagania dotyczące tych utworów. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Breda Moja. Cześć! Zamierzam w moim sercu. Zgubiłam.